Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałbym z wami porozmawiać na temat FC Barcelony. Co tam się wczoraj stało? Jeśli ktoś nie wie, no to wczoraj był FC Barcelona w sumie grała o wyjście z grupy z Interem Mediolan. Wynik ostatecznie to było 3-3, ale naprawdę, jeśli ktoś nie ogląda tego meczu, no to serdecznie polecam. Było wszystko, co się mogliśmy tylko spodziewać, naprawdę było świetny mecz. Świetnie się to oglądało, pomimo... Wydaje mi się, że na dramatycznej obrony Barcelony, która zagrała totalną srakę, no to i tak jednak ten Lewandowski był w stanie strzelić te dwie bramki, Dembele, także 3-3. No co do Interu, Inter zagrał po prostu swoje. Widziałem dużo komentarzy na ten temat, że Inter gra tylko z kontry. No powiem wam szczerze, nie trzeba być ekspertem taktycznym, żeby wiedzieć to, że Inter gra cały czas z kontry. Strasznie mnie te komentarze rozbawiły, albo coś w stylu, że pierwsza połowa należała do Barcelony. No, pierwsza połowa Barcelony też, czy to ona tak należała? Wydaje mi się, że nawet nie. Poprzeczka Interu, powiem wam szczerze, jeszcze myślałem, że ona tam wpadła, no ale bramki nie było. Także no... Ogólnie co się stało z tą Barceloną? Obrona Barcelony w tym meczu to jest jakiś totalny dramat. Jeśli ktoś się pyta, gdzie są transfery, chodzi mi tu konkretnie o Koundé, Hectora Bellerina czy Christensena, oczywiście jeśli chodzi o obronę, no to są kontuzjowani, po prostu są kontuzjowani. Co do Araujo, Araujo to był też jeden z filarów środkowych, po prostu był jeden z filarów obrony FC Barcelony. Co się stało? Kontuzja. No i nagle się okazuje, że FC Barcelona zostaje z Erikiem Garcią i Piqué. Powiem wam szczerze, no to był jakiś totalny dramat, co oni w tej obronie grali. Jest jeszcze Marcos Alonso, który, powiem wam szczerze, mnie nie przekonuje do siebie. Nie wiem. Nie wiem jakby co. Wydaje mi się, że generalnie te boki obrony FC Barcelony wyglądają naprawdę źle. Sergio Roberto. W tym sezonie, powiem wam szczerze, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Myślałem, że to już jest trup zawodnika. Wydawało mi się, że on po prostu już za chwilę by mógł trafić do jakiegoś tureckiego klubu i tam zakończyć karierę, mimo tego naprawdę pozytywnie w ten sezon wszedł. No druga strona, tak jak już mówiłem, Alonso, powiem wam szczerze, nie ma nawet wyboru. Jest tam Alba. No Boże Święty, Alba. No nie. To już lepiej grać bez lewego obrońcy niż z Albą grać, bo on tak szczerze wygląda, jakby chciał już po prostu dociągnąć do emerytury, pograć sezon czy dwa i powiedzieć ok, odchodzę, mam już dość. Co to wydaje mi się, że największego przegranego tego meczu? Uwaga, no tu bez dwóch zdań jest to Gerard Piqué. Co robi Piqué w Barcelonie? Nie wiem. Kto stwierdził, że Piqué to będzie odpowiedni zawodnik, żeby go w ogóle trzymać w tej Barcelonie jeszcze? Nie mam pojęcia. Powiem, no nie wiem. Nawet nie wiem, jak mogę to skomentować z tym Piqué, bo mi się tak szczerze, mi się kojarzy ten Piqué tylko z Grzegorzem Krychowiakiem, oczywiście z Polski, który za każdym razem wystawia te ręce, za każdym razem gra słaby lub przeciętny mecz, ale i tak ma zawsze na więcej do powiedzenia i pierwszy doskakuje do sędziego. No, nie ma co, Piqué to jest po prostu hiszpański Grzegorz Krychowiak i autentycznie to skopia 1-1 zachowania właśnie Grzegorza. Co jeszcze do właśnie tej obrony Barcelony? Eric Garcia. Boże się. Eric Garcia, tak wychwalane przez Pepa Guardiolę, wydaje mi się, że tylko po to właśnie, żeby go udało się komuś sprzedać. No wiadomo, jest to jeszcze młody, perspektywiczny zawodnik, ale powiem wam szczerze, gdy wróci Araujo i Koundé, no to ten Eric Garcia to już będzie wieczny rezerwowy. No nie ma po prostu opcji, żeby się pożegnać albo z Araujo, albo z Koundé, gdzie oni naprawdę trzymają tą obronę, bardzo dobrze to widzieliśmy. Także Eric Garcia, no jeśli nie będzie kolejnej kontuzji, czy powiem wam szczerze, no po tym meczu wydaje mi się, że mógł też się lekko skreślić, gdy naprawdę ta obrona, no ta obrona to było najgorsze, co chyba widziałem w moim życiu, chociaż jeszcze było dużo innych gorszych rzeczy, tak szczerze. Co do Xaviego, powiem wam szczerze, na początku z Xavim byłem mega zaskoczony, choć i to było pozytywne zaskoczenie, szczególnie na przykład mecz z Realem, gdzie wygrali, już no nie rozmawiajmy tu o Lidze Europy, no bo tak szczerze to Xavi tam był dopiero, to było jego początki, on tam bodajże był po, nie wiem, dwóch, trzech treningach z tą Barceloną. Wszyscy wtedy umieliśmy to jednak wytłumaczyć, że to była wina Komana.
co teraz do Szawiego? No nie wiem, no, powiem wam szczerze, czy ta Barcelona, ona wczoraj, nie wiem, czy to, co to miało być, czy to była tiki-taka, no bo jakbym to miał oceniać jednym słowem, no to oni po prostu mieli piłkę chyba tylko po to, żeby ją mieć i powiem wam szczerze, przypomina mi się tu B-klasa, autentycznie B-klasa, w której grałem, gdzie myśmy utrzymywali piłkę praktycznie przez cały mecz. I się kończyło na tym, że dostawaliśmy 3 kontry i przegrywaliśmy nagle 3-0, a z tego naszego posiadania Przyjmuje piłki nic nie Rashford. wynikało. Podanie I to jest Ataseru. taktyka Xaviego na mecz z Interem, utrzymanie się przy Podanie. piłce, granie Wyłączenie na mecza skrzydła do Lage, na Rafinie frustracji. albo Dembele i dośrodkowanie na lewego. No jeśli tak ma grać FC Barcelona, no to Nabija powiem wam Jesus. szczerze, to nie wiem, Bardzo czy dobra oni... akcja w ataku, ale jeszcze lepsza Czy interwencja oni w ogóle obrony. mają jeszcze o coś walczyć, bo powiem wam, z taką grą to nawet ta Liga Europy ich zweryfikuje. Był to jakiś totalny dramat tej Barcelony, co to się tam w ogóle Piłkę stało i przyjmuje powiem wam Gabriel szczerze, po Jesus. takim meczu Rafa, Ronald ale Koeman co bramka został strzała. zwolniony, przy tym Xavi jeszcze cały czas zostaje na swoim stanowisku. Wydaje mi się, że tu Renato nawet Sanchez. nie było jeszcze żadnych rozmów o tym, chodzi mi tu konkretnie o media i kibiców, żeby Xavi wyleciał z tego Irving klubu. Lozano. Powiem wam szczerze, no dla Mbungu. mnie jest to zaskoczenie, rozumiem, że to jest ikona Materazzo klubu i wymaga takie rzeczy, dodatkowych ale ćwiczeń, jeśli pocięcia po tego lata. meczu z Celtą, gdzie FC Barcelona niby wygrała 1-0, Rafał jeśli ktoś nie Lozano. oglądał, no to João Celta Félix. dominowała Jak FC to Barcelonę. można nie No, jeśli ktoś sfinalizować naprawdę tego meczu nie Ligi? ogląda i widzi tylko wynik Wystarczyło trafić w i bramkę. Tutaj chyba pies statystyki, zgodziła no to zła to totalnie decyzja. nie Można by oddawało. było No, Celtic był przewieźć totalnie zamiast lepszą drużyną Rodrygueza siłę. i zasługiwał na wygraną co najmniej. Jak już to, albo Rashford chociażby prowadzi remis. piłkę. Dobrze No i zablokowana później piłka, ale muszą taka FC wygrać linię. Barcelona wychodzi na Inter. Co do Interu, Christopher Nkunku. środkowi obrońcy Interu są przekotami. Powiem wam Strzał szczerze, odpowiedzialny za to jak bramkę. Rafał Skriniar odsunie naprzód. łapie tą obronę i to, że Szansa! Skriniar cały Szybka! czas jeszcze jest w tym Interze, to jest dla mnie szok. Naprawdę świetnie się tego zawodnika ogląda, Dobrze, jak on teraz obronie. kryje, Świetnie jak on się się porusza po ustawili. boisku, on jego Cofają instynkt piłkę. i to, jak on dyryguje tą obroną. Mimo tego nie można odbierać Bastoniemu i De Vrijowi, że naprawdę też zagrali bardzo Cały dobry zespół mecz, bardzo przesunął się solidnie pięknie do zagrali. przodu i wywalczył piłkę. I powiem wam szczerze, Inter. Na początku, gdy widziałem, jak oni wyglądali w lidze, gdzie totalnie Sędzia dramatycznie kończy wyglądali, właśnie gdzie pierwszą trener połowę Inzaghi już meczu. był na Pole wylocie. meczowe. Powiem wam szczerze, myślałem, że Barcelona wygra z Interem i Inzaghi się już pożegna ze stanowiskiem. I tu nagle się okazuje, że ten Inter jedzie sobie do I zaczynamy Barcelony, już drugą Barcelona połowę. przyjeżdża do nich Miejmy i nadzieję, że oba zespoły Inter znowu jest zdominują lepszym nasz zespołem. turniej. Tu nawet nie ma Atak się co chce oszukiwać. wyników. No dla mnie to Widać. Inter tam był po prostu lepszy. Mimo tego, że zakończyło się remisem, Inter był po prostu lepszy. Przekonywał mnie szczególnie tymi kontratakami, no w sumie jak to taktyka Interu. Co do Trent, Barcelony, no Alexander-Arnold. fajnie, że mieli posiadanie piłki, fajnie, że tam Alexander-Arnold. raz na jakiś czas odpalali Bukayo tego Dembele Saka. czy Rafinha. Rafinha, tak szczerze, kolejny Ostrożnie słaby buduje mecz. atak, by nie stracić Nie wiem, co remisu. się stało z tym Zielona zawodnikiem. karta U niego i format jest jakaś Rafinha sinusoida, wróci. gdzie on naprawdę na początku świetnie wyglądał. I teraz nagle nie wiem, co się stało. No, Ansu Fati po tej Piłka do kontuzji Lozano. to już nie jest ten sam Ansu Rzuca Fati. Czy on piłkę jeszcze w wróci do swojej bramkę. formy? Nie wiem. Doskonałe uderzenie Wydaje mi Rafa. się, że nie. To było właściwie Wydaje mi się, że to był niewinne. taki początkowy odpał, Lozano a świetnie teraz po wycofał prostu się się coś w nim przed zablokowało. przyjęciem Chociaż piłki bramki. przejdzie też jakby u mnie Miłosz to, że wycofał po piłkę. prostu się Miłosz boi grać na Sanchez 100% po tej wycofał kontuzji, piłkę. żeby nie mieć Rashford jakby wycofał piłkę. znowu tej Zdecydowanie kontuzji. wycofał Taka piłkę. blokada po Rafinha prostu zmienił rewers. w swojej Rafinha głowie. zmienił interwencję. Co za No manewr. co, kto jest Traci największym piłkę. wygranym Jaka tego rafinowana meczu? reakcja. Nie wiem. Dobrze blokuje to uderzenie. Chyba Ter Stegen, chociaż Robert Lewandowski dwie bramki, powiem wam szczerze, był często hejtowany za to, że w lepszych meczach po prostu go obrońcy chowali do Gabriel kieszeni. Jesus. No, Inter Barcelona, znaczy Inter Bayern. Nie ma co się oszukiwać. No oprócz tego meczu oczywiście, no bo tu jednak no, dwie bramki to jest bardzo dobry wynik. Rafael Leão. No Niebezpieczeństwo ale zażegnane. z Atak takim podejściem, z tą powstrzymany. taktyką od Xaviego, która mnie już totalnie nie przekonuje i to, że jeszcze cały czas nawet nie Bukayo ma Saka. plotek o tym, że Ładnie Xavi przesuwa się powoli w się głąb może pożegnać ze przewagi. stanowiskiem, Będzie no mnie to chroniona dziwi. decydującego do grania. Ta Przerwa w on ataku Walii. pseudo tiki-taka, czy nawet powiem szczerze, nie wiem co to ma być, bo to jest laga na Zdominowany skrzydła Inter i broni się dośrodkowanie piłki. na Trudne lewego i niech miejsce. ten lewy coś tam zrobi. Wyjątkowa bramka w I później końcu. zaraz w piłkę idzie kontra i Świetna teraz no bramkę. interwencja. No jest trochę śmieszne. No, co do Interu, no, trzeba ich pochwalić. Inter po prostu zagrał w Gabriel pierwszym meczu Jesus. swoje, mimo tej ręki to po prostu i tak zagrali swoje. W Pozostało drugim jeszcze meczu 30 3-3 minut dla nich do to był końcowego bardzo dobry spotkania. wynik i na ten moment już są po prostu Diogo Jota. wygranymi tego.
Co do jeszcze oczywiście sędziego, czyli naszego Polaka rodaka Marciniaka. Bardzo dobrze sędziował. Widziałem bardzo dużo negatywnych komentarzy o tym, że był ogromny hejt, szczególnie na czatach, jak oglądałem to na live'ie. Co do Marciniaka, że sędziuje przeciwko lewemu. Powiem wam szczerze, nie wiem skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że po prostu to był taki hejt, żeby hejtować tego Marciniaka, żeby po prostu, nie wiem co oni myśleli, że wiecie, no jak Polak gra w Barcelonie, to Marciniak, nie wiem, wszystko nagle będzie pod niego gwizdać. No nie wiem, nie wiem, powiem wam szczerze, co jakby w tych głowach poszło, co tam się stało, no, co tam się stało najlepszego. No ale co do Marciniaka, naprawdę bardzo dobry występ. Wydaje mi się, że bez żadnej kontrowersji i tu UEFA co do niego nie będzie miała nic do zarzucenia. Także naprawdę brawa za to sędziowanie, no bo to jak się ostatnio w sumie widzieliśmy, to jednak nie jest standard nawet w Lidze Mistrzów. Co jeszcze chciałbym w tym odcinku poruszyć? Sytuacja generalnie hiszpańskich klubów. No, nie wygląda to dobrze. Jest Real Madryt, który gra po prostu swoje. Real to jest po prostu inny klub. Oni po prostu idą sobie na mecz. Oni wygrają 1-0, ale wygrać... Widać w nich, że taką pewność siebie. Oni jakby wiedzą po co idą. Oni mogą strzelić jedną bramkę i oni nagle sobie grają piłką na spokojnie. Nawet jak przegrywają, to widać tylko jak Ancelotti podnosi swoją brew i nagle już Real Madryt gra inną piłkę, nie? To jest w sumie mega śmieszne. Co do, no to właśnie tylko Real jest pewne awansu. Jest, uwaga, Atletico w Lidze Mistrzów, które jest na trzecim miejscu i o nich gra naprawdę też wygląda źle. Powiem właśnie, co się stało z tym Atletico, no ja nie wiem. Tak, to jest coś jak FC Barcelona, gdzie przyszły transfery, gdzie wszystko miało być lepiej i nagle się okazuje, że jest grana totalna straka. Mimo tego, że oczywiście Atletico cisnęło klub Brusz, no to jest jakaś rewelacja w ogóle tego sezonu, to co ten klub Brusz robi. Oni, uwaga, nie stracili żadnej bramki w grupie. Dziennik grupa jest naprawdę dobra, to nie jest tak, że oni tam trafili na jakieś leszczy. I ten klub Brusz miał być właśnie pierwszy skazany na porażkę z wszystkimi tam klubami, a się nagle okazuje, że oni pierwsze miejsce i już mają pewny awans, to jest to najlepsze. Także to Atletico też wygląda słabo, naprawdę nie przekonują mnie niczym. Co do obrony, nie ma. Co do obrony po prostu nie ma, tak jak w przypadku FC Barcelony. Jeszcze można to powiedzieć, że jest świetny Ter Stegen. Ten Ter Stegen ratuje, naprawdę ratuje. To co on też wczoraj wyciągał, to było coś świetnego. Mogło być spokojnie więcej do Interu, no ale jak się ma takiego bramkarza, który jest przekotem w porównaniu do tamtego sezonu, naprawdę Ter Stegen ogromny progres. Oczywiście wiedzieliśmy już jak on broni, wydaje mi się, że to po prostu powrót do swojej optymalnej formy. No i właśnie to Atletico nie przekupuje też niczym. No jak tak dalej pójdzie, to się skończy na tym, że uwaga, taki klub jak FC Barcelona, Atletico Madryt, Juventus skończą w Lidze Europy. Liga Europy, półfinały, finały czy ćwierćfinał, to by mogły być spokojne rozgrywki Ligi Mistrzów. I sobie teraz wyobraźcie, że gra taka FC Barcelona z Manchesterem United, z Juventusem czy... z Juventusem, czy właśnie z Atletico. No i powiem wam szczerze, no wydaje mi się, że to byłby świetny mecz i sam poszedłbym bardzo chętnie takie coś pooglądać. No mimo tego nie ma co się oszukiwać. Jest to drama dla tych hiszpańskich klubów. Oczywiście tu, no wiadomo, bez Realu, no bo jednak już... No oni już jednak wiedzą, że wyjdą. No i powiem wam szczerze, mam jeszcze taką jedną rozterkę co do Barcelony. Chodzi mi tu konkretnie o to, o te dźwignie finansowe, które oni musieli aktywować na te transfery. A, jeśli będziecie chcieli odcinek o dźwigniach transferowych, no to bardzo śmiało napiszcie w komentarzu, oczywiście nagram też o tym odcinek. Chodzi mi tu konkretnie o to, że nie wyjście z grupy dla klubu to są strasznie, straszne braki finansowe. Jestem ciekawy, jak na to FC Barcelona zareaguje, która i tak już musiała aktywować dźwignię, która zarejestrowała tych zawodników, nie wiem jak, tak szczerze, no nie mam pojęcia, jak oni to zrobili, czy jacyś piłkarze poschodzili ze swoich pensji, no bo nawet jeśli się tam pozbyli kilku zawodników, to sprawi nic.
No i nagle się okazuje, że FC Barcelona nawet nie wychodzi z grupy. Będzie to naprawdę potężny ciosz finansowy, zobaczymy co na to Laporta. Chociaż wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny prezes, świetny biznesmen i jakoś sobie z tym poradzi. Dobra, także odcinek i tak już wyszedł naprawdę długi. To tyle, co chciałem wam dzisiaj jakby powiedzieć. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania lub oczywiście opinie, no to zapraszam do komentarzy oczywiście. Zachęcam do zostawienia lajka i suba i to tyle na dzisiaj, siemanko.